Przyjdźmy do Pana jeszcze w krótkiej modlitwie, zanim przejdziemy do słuchania Słowa. Ojcze, naszą wielką chęcią i pragnieniem jest przyjść w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa do Twojego Słowa, do tego, co dałeś nam ludziom, abyśmy zgłębiali, abyśmy przez to poznawali Twoje imię, Ciebie. Modlę się, abyś wyposażył nas w ducha mądrości, poznania, ducha łagodności, uległości, abyśmy Słowo Twoje przyjąwszy mogli stosować w swoim życiu. Niech imię Twoje, Panie Jezu, będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Kochani, jest to dla mnie ogromny przywilej stawać kolejny raz na tym miejscu i zwiastować Boże Słowo. Będę chciał kontynuować temat, który rozpocząłem jakiś czas temu, a którym był dowody na zbawienie, na to, że człowiek jest zbawiony, że jest dzieckiem Bożym, jak możemy to poznać, po czym możemy to rozeznać, w jaki sposób możemy dowiedzieć się, że my jesteśmy zbawieni. Więc będzie to poniekąd ciąg dalszy, będzie to poniekąd sięganie po kolejny dowód, który apostoł Jan w swoim pierwszym liście zawarł. Jednak na początku zechciejmy otworzyć drugą księgę Mojżesza, 5 rozdział, 2 wiersz. Ponieważ ten fragment tak bardzo wiąże się z tym, o czym cały czas mówimy, o czym będziemy chcieli także i dzisiaj mówić. W tej wypowiedzi, którą Faraon niesie Mojżeszowi, są zawarte przynajmniej 2 prawdy, na które bardzo mocno chcę dzisiaj zwrócić uwagę. Faraon, będąc człowiekiem bezbożnym, człowiekiem nieznającym Boga, myślę, że w dramatyczny sposób, jak najbardziej prawidłowy określa swój stan w tej wypowiedzi. Zechciejcie posłuchać, co mówi Faraon. Rzekł, czytamy, któż to jest Pan, bym miał słuchać głosu Jego i wypuścić Izraela? Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. Po pierwsze, Faraon stwierdza, że nie wie, kim jest Bóg, dlatego nie będzie słuchał Jego głosu. Bracie i siostro, chciałbym zwrócić na to uwagę, że nie wiedząc, kim jest Bóg, nie mając doświadczeniu swoim tego momentu poznania Pana, poznania, kim On jest, jaka jest Jego osoba, poznania Go, nie jesteś w stanie słyszeć Jego głosu. Nie jesteś w stanie usłyszeć, co On do ciebie mówi. A więc jeśli z drugiej strony nie słyszysz Jego głosu, nie wiesz, kim On jest, nie doszło do poznania między tobą a Nim, On nie wie, kim ty jesteś, ty nie wiesz, kim On jest, jesteście sobie obcy, nie słyszysz Jego głosu, to znaczy, że nigdy z Nim się nie spotkałeś. Nigdy nie doszło do spotkania, nigdy Go nie poznałeś. Gdybym tak dzisiaj wyszedł z tego miejsca, przeszedł się pomiędzy ławkami, wybrał jedną dowolną osobę i zapytał się, bracie lub siostro, powiedz mi, co Bóg mówi do ciebie dzisiaj? Jak słyszysz Jego głos? Co mówi do ciebie? Co śpiewa w twoim sercu? Co słyszysz w swoim sercu? Co Pan mówi do ciebie? Wielu być może dzisiaj na tym miejscu nawet nie wie, o czym mówię. Nie wiedzą, czym jest Boży głos. Nie wiedzą, jak to jest słyszeć Go. Nigdy być może nie poznałeś Go, nie stanąłeś przed Nim, nie spotkałeś się z Nim. Po drugie, Faraon wypowiada inne zdanie, chociaż o tej samej treści. Pana nie znam, a Izraela nie wypuszczę. A więc nie znając Pana, nie jesteś w stanie poznać Jego woli. Więc kiedy nie doszło do momentu, w którym ty i Pan staliście się bliscy sobie, kiedy spotkaliście się twarzą w twarz, kiedy poznaliście się nawzajem, jeśli nie było tego momentu, nie jesteś w stanie poznać Jego woli. Zaraz to udowodnię na paru przykładach. A więc z drugiej strony, jeśli nie wiesz, jaka jest Boża wola, jeśli czynisz rzeczy, myślisz, że czynisz dobrze, a to nie zgadza się z Bożą wolą, to znaczy, że nigdy nie poznałeś Pana.
bo nie znasz Go, dlatego nie wiesz, jaka jest Jego wola. Przykład. Kochani, wielokrotnie mam okazję i przywilej rozmawiać z młodymi ludźmi z różnych środowisk. I podczas tych rozmów, kiedy staram się rozmawiać z nimi o Bożych sprawach, wielokrotnie pojawia się temat, który jest dzisiaj bardzo modny i aktualny wśród młodzieży, seksu przed ślubem, współżycia seksualnego przed ślubem. Pytają, czy to jest grzech, czy to jest dobre. Niektórzy nawet w ogóle nie pytają, myślą, że jest to dobre i właściwe. Kochani, wielokrotnie rozmawiam na ten temat z ludźmi i parę wniosków z tego już wyciągnąłem. Po pierwsze, wielu młodych ludzi, tak jak już powiedziałem, nawet nie zastanawia się nad tym, czy to jest złe. Nawet nie próbują się nad tym zastanawiać. Oto są dwoje ludzi, kochają się, dochodzi do pocałunków, dochodzi do może jakichś większych rzeczy i w ich przekonaniu seks, a więc współżycie seksualne jest czymś naturalnym, dalszą koleją losu. Dalszym krokiem, który powinien to ten związek złączyć. Więc wychodzą z takiego założenia. Niejednokrotnie tak jest. Powiem wam, że wielokrotnie uważają, że dobrze robią. Ponieważ kiedy spróbują się dopasować przed ślubem, unikną może komplikacji po ślubie. Więc wychodzą z założenia, że ratują się przed jakimś ewentualnym rozwodem. Więc chcą uniknąć złego, czyniąc zło. Dlaczego tak jest? Dlatego, że nie znają Bożej woli. Dlatego, że chcą czynić dobrze, ale nie wiedzą, czego Bóg oczekuje od nich, więc czynią zło. I taki jest człowiek, który nie zna Boga. Jeśli nigdy nie poznałeś Boga, jeśli nigdy się z Nim nie spotkałeś, będzie ci się wydawało wiele rzeczy, że czynisz dobrze. Ale tak naprawdę będziesz absolutnie poza Bożą wolą. Kochani, taki szczególny apel do was, młodzi ludzie, którzy słuchacie tego, co mówię. Ponieważ ci, o których mówię, wielokrotnie zostają sami w domach, wielokrotnie spotykają się, nie zważają na to, że są sami. I może do was, młodzi, tak jak już powiedziałem, i do was, rodzice. Kiedy dwoje młodych ludzi pozostanie samych w domu, pozostaną sami w domu, to pytanie, czy oni upadną, jest nie na miejscu. Tu trzeba by było zapytać się, kiedy upadną. Nie bądźmy takimi bohaterami, szczególnie my młodzi. Może chłopcy mają z tym większy problem. I tu może apel do rodziców. Kiedy chłopak, młody chłopak zostaje sam w domu przed komputerem, nie zadawaj pytania, czy on sobie poradzi. Czy on wytrwa. Spróbuj zadać sobie pytanie, kiedy to się stanie, kiedy upadnie. Więc do tego tematu należy podejść bardziej praktycznie. Unikać takich sytuacji. Gdybym tak spytał, wiele narzeczeństw, wiele małżeństw, jak to było, kiedy spotykaliście się sami? Kiedy w narzeczeństwie mieliście czas na osobności? Ja wiem, że było bardzo trudno. Ja wiem, że było bardzo trudno. Dlatego mówię to także i z własnego doświadczenia. Kochani, dlaczego więc tak się dzieje, że młodzi ludzie chcą dobrze, dopasują się, chcą się dopasować, a żeby uniknąć rozwodu, a jednak czynią zło, ponieważ inicjują współżycie seksualne przed ślubem, co jest absolutną ohydą w oczach Boga. Tak jak już powiedziałem, nie znają Bożej woli. Człowiek ten nie poznał Bożej woli. Inny przykład. W niedawnym czasie ci, którzy interesują się wydarzeniami na świecie, mogli śledzić wydarzenia z Paryża, z Francji. Oto terroryści, jakieś skrajne ugrupowanie muzułmanów. Znamy tą historię, znamy te wydarzenia. W imię Boga gotowi byli zabijać i w imię Boga byli gotowi umierać. Kochani, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy na pozór wyglądają bardzo duchowo i w imię Boga stawiają każdy krok, czynią absolutne zło w oczach Boga. Dlaczego tak jest? Ponieważ nigdy nie spotkali się z prawdziwym Bogiem. Ponieważ nigdy nie doszło do momentu, w którym stanęli z Panem twarzą w twarz.
doznali zmiany, nawrócili się, narodzili na nowo, nie znają woli Bożej, dlatego czynią takie głupstwa. Tragedie niosą śmierć zamiast przynosić życie. Myślę, że na ten problem powinniśmy zwrócić nieco baczniej uwagę. Europa się zalewa tym wpływem. Kto wie, czy jutrzejszy dzień, jutrzejszego dnia nie będziemy oglądać tych samych wydarzeń z naszego kraju. Więc zwróćmy na to uwagę. A więc co się stało z tymi ludźmi? Moja odpowiedź brzmi, są duchowo martwi. Nie mają relacji z Bogiem. Ich społeczność z Bogiem nie jest prawidłowa. Nie mają jej w ogóle. Bóg nie jest w ich życiu. Ich dusza, ich duch jest martwy. Myślą, że czynią dobrze, czynią zło. Myślą, że znają Boga, nie znają Go. Myślą, że się z Nim spotkali, nigdy do takiego czegoś nie doszło. Są duchowo martwi. Pamiętacie, mówiłem o tym ostatnim razem, kiedy mówiłem o tym, że apostoł Jan naucza, że ci, którzy chodzą w ciemności, a mówią, że znają Boga, są kłamcami. Pamiętacie to, ten fragment. Oto właśnie do tego doszło i w tym przypadku. Ludzie chodzą w ciemności. Ich pojęcie Boga jest zaciemnione. Ich poznanie Boga jest zaciemnione. A mówią, że znają Boga. Są kłamcami, nigdy nie poznali Boga. Więc jest to dowód na to, że ich dusze są martwe. Że ich duch jest martwy. Kochani, kiedy o tym myślę, przypomina mi się pewien fakt związany bardziej z ewangelizacją. Nie wiem, czy spotkaliście się z taką oto reakcją, że rozmawialiście z ludźmi ze świata, z ludźmi niewierzącymi, może z współpracownikami w pracy i mówiliście o wielu rzeczach, o zborze, o kościele, o pracy, o małżeństwie, o grzechach, o przykazaniach, o wszystkim. Bardzo duchowe rzeczy. Ale nie wiem, czy... Myślę, że też pewnie spotkaliście się z tym, co ja, że ludzie tego nie przyjmują. Że choć wiedzą, choć zasypiemy ich tą wiedzą, jest jakby brak ruchu w tym kierunku. Stało się to jakąś wiedzą. Kolejna informacja, której się dowiedzieli na temat chrześcijaństwa, na temat innego wyznania, na temat jakichś prawd bożych, ale i brak jest ruchu. Tak jak już powiedziałem, mówisz o małżeństwie, mówisz choćby o seksie przed ślubem. To jest jakaś informacja, ale jest brak ruchu. Dalej czynią tak, jak czynili. Dalej są tacy, jacy byli. Brak ruchu. Patrzą na to, co pokazujesz, oczy są jakby zamknięte. Mówisz im, mają uszy, ale są jakby bez uszu, nie słuchają. Mają całe ciało i jakby brak ruchu w tym kierunku. Wniosek. Kochani, dlaczego tak jest? Ponieważ są martwi. Ponieważ ich duch jest martwy. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 14 wiersz, bardzo jasno mówi na ten temat. Ale człowiek zmysłowy, więc cielesny, będący prowadzony przez ciało, przez żądzę swojego ciała, a więc człowiek niezbawiony, człowiek ze świata, cielesny, nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. Kochani, to na co dzisiaj bardzo szczególnie zwracam uwagę. I nie może, nie może ich poznać. To słowo nie może jest tu bardzo kluczowe. Dam wam przykład. Oto ja stoję tu za kazalnicą. I gdybym tak wobec wszystkich chciał spowodować, że mój wzrost podniesie się o 0,5 metra, moim słowem albo czymkolwiek, czy mogę to uczynić? No nie mogę. Nie mogę. Nie mam takich zdolności, nie mam takiej mocy, nie mam takiego autorytetu, żeby w ogóle coś takiego uczynić. To jest niemożliwe. Dlatego jeśli czytamy ten fragment, człowiek duchowo martwy, człowiek, który jest martwy duchowo, nie może poznać, nie może poznać duchowych rzeczy, ponieważ jest martwy.
Kochani, kiedy człowiek jest martwy, co może uczynić? Nic. Jeśli myślisz inaczej, idź na cmentarz. Zobacz, co ten człowiek martwy potrafi zrobić. Nic nie potrafi zrobić. Jego całe zaangażowanie, jego czyny są martwe. Nic nie może zrobić. Nie potrafi nic kompletnie. I tak jest z duchowym człowiekiem. Duchowo martwym człowiekiem. Jeśli mówisz mu o duchowych rzeczach, nawet duchowych rzeczach, takich jak choćby prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa w oczach Bożych, on tego nie przyjmie, bo nie może tego przyjąć. I możesz pięknie głosić na ten temat, nie przyjmie. A nawet jeśli przyjmie, to co mu to da, jeśli dalej będzie niezbawiony? Co mu to da, że małżeństwo będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli będzie człowiekiem martwym? Kochani, dlaczego o tym mówię? Bo niejednokrotnie mam taki obraz i wielokrotnie rozmawiam z ludźmi, którzy podejmują się ewangelizacji, z młodymi, z misjonarzami i podaję im taki obraz. Jeśli chcesz człowieka zalewać wszystkimi prawdami Bożymi dotyczącymi, no choćby o tym, co mówiłem, małżeństwa, grzechu, to nie wolno, to wolno, tak powinieneś żyć, to w moim przekonaniu zatruwasz mu życie. Jeśli tak chcesz czynić, to idź lepiej na cmentarz, odkop grób, otwórz wieko i zacznij pouczać tego umarłego, że tak nie powinien leżeć, że ta ręka powinna tak być. To jest złe, to jest grzeszne, tak niedobre, tak masz robić. Dla mnie to jest to samo. Dla mnie to jest to samo. Bardziej skupiają się niejednokrotnie ludzie na umoralnianiu grzeszników. Czy to ma sens? W moim przekonaniu nie ma sensu. Co robi się z umarłym człowiekiem? Wskrzesza. Umarłego się wskrzesza. Wtedy możesz mu coś powiedzieć, tak? Więc co powinno dać się ludziom umarłym duchowo? Życie. Życie. A w jaki sposób jesteśmy to w stanie zrobić? Otwórzmy sobie list do Rzymian, 1:16. Kochani, jeśli kiedykolwiek spotkacie się z sytuacją, kiedy będziecie mieli okazję rozmawiać z ludźmi ze świata, z ludźmi niewierzącymi, weźcie mocno do serca to, co teraz powiem. Otwórzmy sobie Rzymian, 1:16. Albowiem nie wstydzę się czego? Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem czym? Mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Kochani, jeśli cokolwiek ma moc wzbudzić umarłego duchowo człowieka, to jest to Ewangelia. To jest to Ewangelia o Chrystusie. To nie jest umoralnianie ludzi, że to jest grzech, że to jest złe i tak powinieneś żyć. To nic nie da. Ewangelia ma moc wzbudzić zbawienie w tym życiu. Tylko to. Kochani, inny wiersz. 1 Koryntian 1:18. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest czym? Jest mocą Bożą. Kochani, kto jak nie duchowo martwy człowiek potrzebuje mocy, aby żyć. A więc co jest tą mocą? Przede wszystkim Ewangelia. Przede wszystkim Ewangelia o Chrystusie, a po drugie krzyż. Jeśli w Twoim zwiastowaniu braknie Chrystusa, a będzie pełne jakichś kościelnych praw, to ten człowiek nie zostanie wzbudzony z martwych. Jeśli w Twoim zwiastowaniu braknie krzyża, to nadaremno Twoje próby docierania do serca człowieka. Kochani, i 24 wiersz tego samego rozdziału. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, a więc wszystkich na całym świecie, zwiastujemy kogo? Chrystusa, który jest mocą Bożą. Który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Dlatego, wiecie, ludzie pytają wszystko. Jakie są różnice pomiędzy Twoim Kościołem a moim? Jak powinienem żyć? Co powinienem robić? Dlatego moim apelem zawsze do tych, którzy
przynajmniej pytają mnie o jakieś zdanie. Jest takie, bądź roztropny jak wąż w tych rozmowach. Staraj się tak poprowadzić tą rozmowę, żeby nawet niekoniecznie odpowiedzieć na te pytania, które on zadaje, ale żeby zawsze przejść do Chrystusa, do krzyża, do Ewangelii. A więc Chrystus, krzyż i Ewangelia ma moc ku zbawieniu człowieka. Kiedy to następuje, coś się zmienia. Kiedy człowiek z tym jest skonfrontowany, coś następuje. Coś następuje. I o tej prawdzie chciałbym nieco więcej dzisiaj powiedzieć, bo w moim przekonaniu, kiedy wstępuje życie do człowieka martwego, kiedy Bóg ożywia martwą osobę, otwierają się mu oczy, otwierają się mu uszy i dopiero wtedy jest w stanie coś zrobić. Kochani, kiedy człowiek się nawraca, życie jego się zmienia. Pewien przykład, który pewien kaznodzieja często używa i nim się posłuży. Gdybym tak dzisiaj, może jest to znany przykład, spóźnił się na to nabożeństwo i wszedłbym właśnie w tym momencie, mając usługę niedzielną dzisiaj. Stanąłbym na tym miejscu i przede wszystkim chciałbym się wytłumaczyć przed wami wszystkimi. I gdybym tak mówił w ten sposób, wiecie, bracia i siostry, jechałem dwupasmówką, śpiesząc się do zboru i złapałem gumę. Więc zatrzymałem się na poboczu, aby wymienić oponę, żeby jakoś zdążyć na to nabożeństwo. I kiedy zabrałem się do pracy, odkręciłem wszystkie śruby i próbowałem wyciągnąć to koło. Siła, z którą to robiłem, przewróciła mnie na część drogi i nie zauważyłem, że nadjeżdża rozpędzony tir z całą przyczepą gruzu, kamieni. Przejechał po mnie wszystkimi kołami, ale leżąc troszkę tam na tym asfalcie, jednak wstałem, otrzepałem się, postanowiłem, że wymienię do końca to koło, wsiadłem do auta, no i bracia i siostry, jestem. Normalny człowiek powiedziałby tak, bracie, albo jesteś kłamcą, albo szalony jesteś. Stwierdziłby tak, nie można spotkać się z taką masą, z taką siłą, jaką jest tir i wyjść z tego cało. Nie można spotkać się z taką masą, z taką siłą i pozostać tym samym niezmienionym człowiekiem. Byłbyś plackiem na drodze. Kochani, jeśli człowiek staje przede mną i mówi, spotkałem się z Panem, a ja wiem, jaki jest Pan, potężny, wielki, majestatyczny, z wszelką mocą, jednym słowem utworzył cały wszechświat. I mówi, spotkałem się z Panem, nawróciłem się, a ja patrzę na Jego życie, które się nie zmieniło wcale. Patrzę na Jego życie, a ono dalej jest w ciemności, tak jakby nic się nie stało. Czy mam prawo powiedzieć, słuchaj, albo szalejesz, albo jesteś kłamcą? Rozważcie to. Nie można spotkać się z taką siłą i nie doznać przemiany. Z taką mocą i nie doznać przemiany. Spotkanie z Bogiem, prawdziwe spotkanie z Bogiem, zmienia życie na zawsze. Zmienia życie na zawsze. Więc gdy się człowiek rodzi, kiedy Bóg staje na jego drodze, ożywia go z martwych, wzbudza go z martwych, co się dzieje? Po pierwsze, już powiedziałem, nagle otwierają mu się oczy. Zaczyna widzieć swoje życie jak nigdy dotąd. Nikt mu tego nie mówi. Zaczyna widzieć grzech w swoje życie jak nigdy do tej pory. Zaczyna słyszeć nagle, choć miał uszy, nagle zaczynają działać. Słyszy, nagle słyszy, co Bóg od niego oczekuje, czego wymaga od niego. Nikt mu tego nie mówi. Nagle ma relację z Bogiem i wie, co robić.
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ nawrócenie i chrześcijaństwo to jest potężna siła ku zmianie człowieka. To nie jest, kochani, branie Biblii i czytanie wszystkich wersetów i próba ich stosowania. Nawrócenie to jest coś znacznie większego. Kochani, człowiek, który prawdziwie nawraca się, niejednokrotnie to jest na obliczu całej ziemi, choć nie ma Biblii i nigdy jej nie miał w ręku, w momencie nawrócenia zaczyna żyć tak, jakby ją miał. Powiedzcie mi, jak to jest możliwe? Jeremiasz 31, 33, oto włożę zakon mój w serce człowieka. Oto włożę całe moje prawo w serce człowieka. Nikt go już nie będzie pouczał. On będzie wiedział. Więc nawrócenie to jest coś potężnego. To jest coś, co powoduje, że w Iraku, w Syrii prześladowani ludzie oddają życie za Chrystusa, nie mając Biblii w ręku. To jest nawrócenie. To jest prawdziwe nawrócenie. Kochani, uwielbiam przykład ojca kaznodziejstwa Charlesa Spurgeona, który tak nawrócenie zobrazował. Gdyby tak postawić świnię na środku sali i postawić przed nią dwa wyjścia. Na jednej stronie postawić piękne potrawy, owoce, warzywa, wszystko tak dostojnie przyrządzone, tak pachnące, mające takie walory estetyczne, piękne rzeczy, wartościowe. A z drugiej strony postawić zwykłe koryto i wlać tam pomyje, zgniliznę, spleśniałe warzywa, owoce, jakieś resztki, obierki. Ci, którzy znają się na tym temacie, wiedzą, co świnia wybierze. Świnia wybierze tą opcję. Dlaczego? Bo świnia taka jest. Bo świnia wcina właśnie takie rzeczy. Bierze, pomyje resztki. To jej smakuje. To jest dla niej rarytas. Nie interesują ją te pięknie zastawione potrawy. Nie interesuje ją to dobro, które jest po tej stronie. Ale gdyby ta świnia tak żarła te rzeczy, a ja bym miał moc w tym jednym momencie uczynić z niej człowieka. I powiedziałbym, stanie się człowiekiem w tym momencie. I ta świnia stałaby się człowiekiem. I gdyby w tym momencie ze wszystkimi ludzkimi zdolnościami myślenia, rozwagi, rozumowania, w tym momencie stałaby się człowiekiem i popatrzyła na to, co w tym momencie je, to, co połykała ta świnia, teraz ten człowiek, stałoby się obrzydliwością w tym momencie. Z pewnością by zwymiotował to wszystko. Brzydziłby się tym, co je. Popatrzył na to dobro, na to, co do tej pory jadł. Byłoby to obrzydliwością w jego życiu. Popatrzyłby w moje oczy. Czułby taki wstyd tego, co do tej pory czynił. Tego, co do tej pory robił. Kochani, nie podaję tego jako suchej informacji. W moim przekonaniu to jest nawrócenie. I teraz pytanie, czy ty to przeżyłeś? Czy ty to przeżyłeś? Czy ten moment stał się twoim udziałem? Kiedy w pewnym momencie zrozumiałeś i było ci strasznie wstyd z tego powodu, jakie prowadziłeś życie. Powiem niejednokrotnie, wielu z nas, ja byłem gorszy niż ta świnia. Bo brałem wszystko, co ten świat mi dawał. Jadłem i jadłem i jadłem, aż w momencie przyszedł Bóg. Stanął, ożywił mnie i otworzył mi oczy na te pomyje, z którymi się karmiłem. Otworzył mi uszy. I w tym momencie zawstydziłem się z powodu całego swojego życia. Nawróciłem się. Jestem ożywiony. Czy ty to przeżyłeś? Pytanie, czy ty to przeżyłeś? Proszę, błagam. Pomyśl teraz o swoim życiu. Postaw swoje życie przed oczami. Czy ty to przeżyłeś? Rozchodzi się o zbawienie. Więc tak i ja rozumiem zbawienie, tak i ja rozumiem nawrócenie. Apostoł Jan, tak jak już powiedziałem, daje nam szereg dowodów. A więc jeśli brak jest tych dowodów, brak jest życia. Ci, którzy nie mają dowodów na zbawienie, są martwi. Mają uszy, jak już powiedziałem, nie słyszą. Mają oczy, nie widzą.
nie znają Bożej woli, bo nie ma w ich życiu Boga, który by o tej woli ich informował. Nie żyją, niby żyją, ale leżą w duchowych grobach. Kochani, dowody na prawdziwe nawrócenie. Gdybym tak zapytał, jakie są dowody na to, że ja żyję fizycznie, nie, już nie duchowo, schodzimy do płaszczyzny fizycznej. Jakie są dowody na to, że ja żyję? Po pierwsze, kiedy dochodzi do akcji ratunkowej, sprawdza się oddech. Jeśli ten człowiek oddycha, to znaczy, że jest życie. Sprawdza się tętno. Aby określić zgon, dzisiaj stosuje się ten oto sposób. Sprawdza się czułość, wrażliwość na światło, czy źrenica się porusza. Ale w innych przypadkach o życiu świadczy reakcja na głos. Więc jeśli uszy funkcjonują, jeśli człowiek jest sparaliżowany, być może na pozór wygląda, jakby był martwy. Często przecież pamiętamy takie sytuacje, choćby z różnych filmów dokumentalnych, skądkolwiek, że często mówi się do tej osoby, jeśli mnie słyszysz, porusz choćby palcem. Prawda? Jeśli jest reakcja, więc znaczy, że jest życie. W końcu ruch, przecież ruszam się tutaj, mówię, gestykuluję, więc no nie wiem, kto by się odważył powiedzieć, że jestem martwy. Żyję, prawda? Żyję. Więc sprawdza się te oto czynniki. I powiem tak, na to bardzo chcę zwrócić uwagę. To są naturalne symptomy życia człowieka. Ja nie muszę się starać, żeby oddychać. Ja nie muszę się starać, aby słyszeć dźwięk. Nie muszę się starać, aby się poruszać, aby coś mówić. To świadczy o tym, że żyję. To jest naturalne, prawda? Więc jeśli mówimy o duchowych dowodach, to w moim przekonaniu dowody duchowe, o których mówi Jan, to nie jest tak, tak jak niedawno mówiliśmy o ciemności, o życiu w ciemności. Więc przeczytałem, albo kaznodzieja głosił na temat tego, że jeśli ktoś żyje w ciemności, a mówi, że zna Boga, to znaczy, że jest kłamcą. Więc ja postanawiam, że będę nie żył w ciemności. Więc będę się starał żyć w światłości. Powiem tak, to nie jest tak. Te dowody, o których mówi Jan, to są dowody tej Bożej ingerencji w tego martwego ducha. To jest dowód na to, że przyszedł Pan i że z Nim się spotkałeś i coś się zaczęło dziać. To są naturalne symptomy życia duchowego w człowieku. A więc jakie to są dowody? To już mówiłem, już jeszcze raz powtórzę ku przypomnieniu. Mówiliśmy o stylu życia. Apostoł Jan powiedział, jeśli ktoś żyje w ciemności, a więc jest tam słowo peripateo, chodzić, żyć, styl życia. Jeśli ktoś chodzi w niepoznaniu, myśli, że zna Boga, ale nigdy Go nie poznał. Myśli, że czyni dobrze, czyni źle. Nie zna Jego woli, nie wie, kim On jest. Zabija ludzi w sklepie. Bierze zakładników, w imię Boga to czyni. Myśli, że poznał Boga, ale my wiemy, że Go nie zna. Więc chodzi w ciemności. Rozumiemy to, prawda? Chodzi w ciemności, jego życie jest zasłonięte ciemnością. Dlatego jesteśmy w stanie stwierdzić, nigdy nie doszło do momentu, kiedy Bóg stanął i otworzył mu oczy. Nigdy nie doszło do momentu, kiedy Bóg ożywił go z martwych. Więc na tym przykładzie jesteśmy w stanie to stwierdzić. Światło, o którym mówi Jan, to dążenie do prawdy, do zmiany w życiu, być jak Jezus. I mam nadzieję, że źle mnie nigdy nie zrozumieliście, kiedy o tym mówiłem, bo nie mówimy tutaj o bezgrzeszności, o perfekcjonizmie, doskonałości. Dam wam pewien przykład. Paul Washer, kaznodzieja, który opowiadał o swoim dzieciństwie, o tym, jak był małym chłopcem i kiedy przychodził zawsze rano tata do niego do pokoju, budził go wczesnym rankiem, ponieważ mieli jakieś gospodarstwo, hodowali konie, więc budził go, chłopcze, wstawaj, idziemy do koni. I kiedy była zima, tata wychodził, zakładał takie, wiecie, szerokie, u nas to się mówi filcoki,
brał w dwoje rąk swoich ciężkie wiadra z wodą i po śniegu szedł, stawiając krok za krokiem. I kiedy on, jako młody chłopiec, wyszedł z domu i widział, jak tata to robi, też chciał być tak jak tata, więc wziął te dwa wiadra z wodą i wiecie, rozstaw nóg nie taki, więc próbował jakoś iść po śladach, ale gdybyś stanął z boku, wyglądałoby to komicznie, czasem nawet tragicznie, potknął się, upadł, ciężkie wiadra, ślady wydłużone, nie był w stanie. Ale gdybyś tak stał z boku i widząc tą sytuację, ktokolwiek by stanął, nikt nie miałby wątpliwości, że ten mały chłopiec chce być jak ojciec. Kochani, być jak Jezus. I o tym mówimy. To jest to dążenie do światła. To jest to, że pomimo upadków, pomimo błędów, których nikomu nie brakuje przecież, jednak chcę być jak mój ojciec. Jednak chcę, czasem nie trafię w ten ślad, czasem tak bardzo nie trafię, ale chcę być jak ojciec. Kochani, więc mówimy o czymś bardzo poważnym. Styl życia. Kiedy patrzysz na moje życie i widzisz, że jest w nim dążenie do tego, żeby być jak Pan, ale widzisz też błędy. Tak, widzisz je. Możesz stwierdzić, że jest we mnie życie. I ja mogę stwierdzić, że jest w tobie życie, bo jest w tobie światło. Dążysz do Pana. Dzisiaj nieco krótko będę na temat tego drugiego dowodu mówił. Bo tym drugim dowodem jest, i o nim przeczytamy, w liście Jana, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale od 8 do 10. Ja będę korzystał z nowego przekładu, ponieważ dla mnie jest nieco jaśniejsze. Drugi dowód, jeśli by ten dowód nie wystarczył, aby określić twoje życie, jeśli dalej masz problem, kochani, ja przede wszystkim mówię o tym po to, abyśmy zbadali swoje życie. Abyśmy nie patrzyli na sąsiada w ławce po lewej, po prawej, tak, widzisz to do ciebie. Albo inaczej, patrzmy głęboko, głęboko do siebie teraz, na swoje życie. Badajmy swoje życie. Jeśli zaprzeczamy, mówi Jan, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z Niego kłamcę. Nie byłoby w nas Jego słowa. Kochani, apostoł Jan mówi o tym, że nie bezgrzeszność jest dowodem na to, że jesteś dzieckiem Bożym, ale na to, co ty z grzechem robisz. Kochani, wielu ludzi myśli, że Maria, Matka Jezusa, była osobą bezgrzeszną. Sądzą, że, wiecie, niepokalane poczęcie, cudowny człowiek wybrany przez Boga. Ale dziwne, jeśli Maria woła do Boga: Boże, chwalę Cię za to, Zbawicielu mój. Była świadoma tego, że potrzebuje Zbawiciela, więc była świadoma tego, że jest grzeszną osobą. Niektórzy myślą, no dobrze, apostołowie, wzór cnót, wzór doskonałości. Czy tak na pewno było? Ileż to czynów uczynili apostołowie, za które wstydzili się niejednokrotnie, rzewnymi łzami płakali z powodu tego, co uczynili. Więc nie to, że ktoś jest bez grzechu, jest dowodem, bo nie ma na tej sali ani jednej osoby, która jest bez grzechu. Ale to, co z tym grzechem człowiek zrobi, to zaraz o tym powiem. Niektórzy myślą, może pastor, bracia starsi, no może łatwiej jest uwierzyć w to, że oni jednak grzechy mają. Kochani, też jesteśmy ludźmi pełnymi błędu. Przecież. Więc nie ma ludzi bez grzechu. A więc dowodem na Boże życie w człowieku nie jest to, że nie ma grzechu, ale to, że co z tym grzechem czyni. A co się dzieje z człowiekiem? Nawrócony zaczyna widzieć grzech. Zaczyna być wrażliwy na grzech. Wyczulony na grzech. Do tej pory
Człowiek nawet chełpił się grzechem. Smakowały mu te pomyje. To był dla niego rarytas. Całe jego życie. Tak, to jest mój świat. Ale w tym jednym momencie, kiedy Bóg przyszedł i ożywił go, otworzył mu oczy, nagle zobaczył grzech, jak nigdy dotąd. Nagle otworzyły mu się oczy, więc jest wrażliwy na grzech, więc jest wyczulony na grzech. I to jest dowód na to, że jest w nim życie. Jeśli jesteś wrażliwy na grzech, jeśli widzisz grzech, jeśli ci przeszkadza w twoim życiu grzech, upewnij się, że Boże życie w tobie zamieszkało. Ale chciałbym powiedzieć o dwóch grupach ludzi. I teraz bardzo ważnie, proszę, wysłuchajcie tego, co mówię. Oto człowiek numer jeden, często wulgarny. Nie przeszkadza mu to. Wszyscy tak robią. Nerwy, potrafi się usprawiedliwić. No przeprosiłem Boga, no i co? Może nawet chodzi do zboru. Nie przeszkadza mu to, że często upada. No, jakoś będzie. Nie ma obrzydzenia do tego, co zobaczył w telewizji. Potrafi godzinami siedzieć przed telewizorem, patrzeć na jakieś gejowskie sceny. Nie porusza go to w ogóle. To obrzydzenie, perwersja, wulgaryzmy, jakieś kawały, jakieś żarty o podtekstach. Nie nęci go to, nie męczy. Nie sprawia, że go to boli. Potrafi tak spędzać dni, przyjść do zboru, wyjść. Takie życie. Wielu młodych ludzi nie widzi w sobie problemu. Siedzą w internecie przed komputerem, godzinami spędzają czas. Oglądają stronę za stroną. Facebook przewijają godzinami. Oglądają pełno zdjęć, filmików o perwersji, wulgaryzmach, żartach, które są nasycone seksem, perwersją, obrzydliwością i nic sobie z tego nie robią. Chodzą do zboru, tak. Wiecie, nie mówię tutaj o ludziach ze świata. Chcę to powiedzieć z całą świadomością. Mówię o większości młodych ludzi w Kościele Zielonoświątkowym w Polsce. Z całą świadomością to mówię, ponieważ wielokrotnie mam okazję bywać na konferencjach i mówić na ten temat, robić wezwanie, większość wychodzi. Co mogę przez to myśleć? Że tak żyją właśnie. Więc kochani, mówimy o czymś bardzo poważnym. Bardzo poważnym, jeśli chodzi o młodzież. Potrafią się pomodlić na prośbę, jeśli ktoś zapyta. Okej, pomodlę się. Zrobić dramę, scenkę, zrobić coś dobrego dla zboru. Ale mają brak wrażliwości na grzech. Potrafią oglądać. Nic to nie męczy. Widzą wulgaryzmy, obrzydliwości, nie zapłaczą nad tym. Nawet swoje dodają. Bracia i siostry, to świadczy o tym, że ich duch jest martwy. Że potrzebują spotkać się z Chrystusem. Naprawdę potrzebują spotkania z żywym Bogiem, który by ich ożywił. I wtedy wrażliwość na grzech, na tą perwersję, na to obrzydzenie, na to chamstwo i nienawiść, które jest w internecie, pojawi się w ich sercach automatycznie. Bo to wnosi w człowieka Boże życie. Wniosek, jeśli jesteś taką osobą, młody człowieku, jeśli jesteś taką osobą, ja wiem, co mówię, bo też jestem młody i w tym tkwiłem. Jeśli jesteś taką osobą, biegnij do Chrystusa. Uchwyć się krzyża, uchwyć się Ewangelii, zerwij z tym. Wołaj, Boże, ożyw mnie, przyjdź, Panie Jezu. Będzie twoja jedyna nadzieja. Człowiek numer dwa. Wielokrotnie spotykam takich oto ludzi. Przychodzą często do mnie, rozmawiają. Mówią, bracie, Damian, znowu to uczyniłem. Wiesz co, no już po raz setny chyba to czynię. Jestem zdruzgotany, złamany. Nie potrafię już na siebie patrzeć nawet. Czy Bóg mi przebaczy? Czy On mnie jeszcze kocha? Czy On będzie łaskaw? Jestem taki zły. Wiecie, kochanie, ja zawsze mówię, bracie, to, że to widzisz, to, że to cię męczy, to, że jesteś zdruzgotany, złamany, to jest dowód na to, że jest w tobie Boże życie, pomimo tego, co uczyniłeś. To jest dowód na to, że praca Ducha Świętego w tobie jest. Duch Święty przekonuje o grzechu. Czyż tak nie jest? Czy Duch Święty jest tym, który prowadzi, a ci, którzy są
prowadzeni przez Ducha, są dziećmi Bożymi. Więc jeśli Duch Święty nęci Cię, męczy, źle uczyniłeś, nie czujesz się z tym dobrze, nie możesz tak żyć, to jest praca Ducha Świętego w Tobie. Jesteś Bożym dzieckiem. Uchwyć się więc Chrystusa. Przyciągnij Go mocno. Zawołaj: Panie, krzyż Twój, dzieło Twoje jest moją jedyną nadzieją. Wybacz. Panie, przychodzę do Ciebie w słabości, ale ta słabość przyciąga mnie do Ciebie, do jedynej mojej nadziei. Więc kochani, trzeci rozdział, 9 wiersz Jana, tego samego listu, mówi tak. Z nowego przekładu to przeczytam, aby podeprzeć się Bożym Słowem o tym, o czym mówię. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. I tu bardzo szczególnie proszę zwróćmy uwagę. Nie jest on w stanie żyć w grzechu. Jak to mamy rozumieć? W momencie, kiedy czynisz zło, owszem, zdarza nam się bardzo często, kiedy jako dzieci Boże popełniamy zło, grzech, niejednokrotnie wstyd o nim mówić nawet. Ale coś się dzieje. Coś się w środku dzieje. Nie jesteś w stanie z tym żyć. Nie jesteś w stanie z tym wytrwać. Nie jesteś w stanie przejść do porządku dziennego z tym. Musisz coś z tym zrobić. Bierzesz telefon, dzwonisz: bracie, wybacz. Dzwonisz: siostro, wybacz. Przychodzisz do Boga: Panie, wybacz. Coś się dzieje, nie jesteś w stanie z tym żyć. Nie możesz tak po prostu przejść obojętnie wobec tego tematu. Kochani, przykład pewnego męża i żony. Wyobraźcie sobie, załóżmy, to będę ja. Oto jestem człowiekiem, załóżmy, jestem nienawrócony. Nigdy tak naprawdę nie spotkałem się z Bogiem, choć może twierdzę, że tak. Być może taką oto sytuację zaaranżujemy teraz. Jestem w domu i wiecie, muszę jechać na spotkanie, bardzo się śpieszę. Zostało mi kilka minut, jeszcze po drodze muszę zrobić zakupy, odwieźć dzieci z powrotem, z przedszkola zabrać, przywieźć do domu. I tak śpiesznie ubieram buty, ubieram się i żona staje w drzwiach i mówi: wynieś śmieci. I mówię: czemu ty mi to robisz? Nie wiesz, że jestem spóźniony, mam to i to i to, muszę zajechać tam i z powrotem. Pomyśl choć raz o mnie, trzasnę drzwiami, wyjdę. Wsiadam do auta i jako człowiek niezbawiony, nienarodzony na nowo, choć myślę, że jestem bardzo dobry, czuję się usprawiedliwiony. Dlaczego? Ponieważ moja żona nie zwróciła uwagi na to, że mam tyle na głowie, że muszę to zrobić, że muszę tamto zrobić. To ona powinna wynieść śmieci. Nikt na mnie nie popatrzył, czuję się usprawiedliwiony, nie czuję, że zgrzeszyłem. Ale wyobraźcie sobie, dochodzi do sytuacji, mija pół roku, nawracam się, prawdziwie się nawracam. Tak jak to zwiastuję dzisiaj, się nawracam. Byłem świnią, ale się nawracam. Kochani, pół roku mija, nawracam się, po roku ta sama sytuacja. Śpieszę się, jadę tam załatwić spotkanie. Mam fatalne to jest rozegranie, mam mało czasu. Bardzo mało czasu, bardzo się śpieszę, ubieram buty, stoi w moich drzwiach moja żona i mówi: wynieś śmieci. Co myślicie, że powiem? Dlaczego to robisz? Nie wiesz, że mam mało czasu? Dlaczego o mnie nie pomyślisz? Muszę to, to i to i to. Sama wynieś śmieci, trzasnę drzwiami i wyjdę. Pomyślcie sobie, może ja tak nie robię, od razu mówię. Ale chcę o czymś powiedzieć. Pomyślcie sobie, no co za różnica. Co za różnica, co ty, Damian, mówisz? Oto taka różnica, że w momencie, kiedy ten nawrócony człowiek to zrobił, tak jakby ktoś sztylet wbił w jego serce, wychodzi z tego domu, siada do auta, czuje winę. Czuję, że zgrzeszył. Nie może żyć w ten sposób. Nie daje mu to spokoju. Jedzie na to spotkanie. Słuchajcie, przyjaciele, za 5 minut będę. Bierze telefon: żono, wybacz, zgrzeszyłem. Wybacz mi, zachowałem się naprawdę głupio.
dowodem na to, że ktoś jest zbawiony, dowodem na to, że ktoś jest narodzony na nowo, nie jest, że takich rzeczy nie będzie robił, ale będzie to, co robi z tym grzechem później. Co uczyni z tym grzechem później. Jak się zachowa. To jest praca Ducha Świętego w twoim sercu. Jeśli cię grzech męczy, jeśli cię nęci to, co zrobiłeś i nie możesz z tym żyć, bo jak czytaliśmy, ci, którzy się narodzili z Boga, nie są w stanie żyć z grzechem. Nie są w stanie. Popełnią go, ale muszą coś z tym zrobić. Nie mogą tak żyć dalej. Coś musi się stać. Kochani, mówię to też ze swojego doświadczenia. Moje życie, choć poszedłem za Panem, choć świadomie mam to przekonanie, nawróciłem się, usłane jest wieloma błędami i grzechami. Ale mój Ojciec wie w niebie za każdym razem, że nie mogę wytrwać z tym, co uczyniłem. Choć czasem naprawdę wstyd się przyznać. To męczy. To rujnuje mój dzień. Nie potrafię normalnie funkcjonować, skupić się na czymś innym. Muszę coś z tym zrobić. Ja wiem, że wielu z was dokładnie tak samo żyje. Ileż to razy była sytuacja, w której widziałem, jak brat pojednał się z bratem, jak nieraz ktoś do mnie przychodził i mówi, wiesz co, bracie, wybacz. Byłem tak zafascynowany tą postawą. To jest praca ducha w jego sercu. Więc, kochani, wielokrotnie przeżywałem wiele upadków, wiele rozczarowań, ale zawsze jest ten, który działa i nie pozwala mi z tym żyć. To jest dowód na to, że ktoś jest zbawiony. I o tym mówi Jan, apostoł, pisząc swój list. Mówi jeszcze o innych dowodach. Jeśli Pan będzie chciał, jeśli tak mnie będzie prowadził, następnym razem, przy następnej okazji będę dalszy dowód poruszał. Natomiast teraz bardzo, bardzo was mocno proszę i błagam, szczególnie młodzi ludzie, popatrzcie prawdzie w oczy. Popatrzcie prawdzie w oczy. Jeśli to, co mówiłem dzisiaj, dotyczy twojego życia i wiesz to, a ja też wiem swoje, popatrz prawdzie w oczy i nie wychodź z tego miejsca w takim stanie, jakim przyszedłeś. Jeśli wiesz i widzisz, no mówił o mnie, to wiedz jedno, giniesz, musisz się spotkać z Chrystusem. Jeśli chcesz żyć, jeśli chcesz być zbawiony, biegnij do Niego, co sił. Biegnij do Niego, niech to będzie jedna myśl twojego serca. Chrystus, Ewangelia, krzyż, to, czego się chce uchwycić. Panie, nie ma nic, czego bym mógł się uchwycić, jak tylko dzieła twojego Syna Jezusa. Kochani, więc jeśli dotyczy to twojego życia dzisiaj, popatrz prawdzie w oczy. Popatrz prawdzie w oczy. Popatrz na to i zrób z tym porządek. Przyjdź do Pana, zaufaj Mu, oddaj Mu swoje życie. Ale wiem wielokrotnie i są ci, którzy są dziećmi Bożymi przecież, ale nękani są przez grzech. I niejednokrotnie zastanawiasz się, czy jestem zbawiony. Czy ja mam jeszcze szansę? Czy to, co uczyniłem, mnie wyklucza? Chcę, żebyś się upewnił, że jeśli masz wrażliwość na grzech, jeśli masz gdzieś tam to dążenie do tego, żeby być z Panem, proszę, biegnij do Chrystusa. Nie czekaj ani chwili. Biegnij do Chrystusa, uchwyć się, Panie, umarłeś za mnie lała się Twoja krew. Dzisiaj chwytam się tego mocno i nie puszczę. To jest moja jedyna nadzieja. To jest praca Ducha Świętego w Tobie. Więc jeśli dzisiaj odczuwałeś to, że Bóg do Ciebie mówił, Bóg Cię o czymś przekonywał, proszę, nie zwlekaj. Nie zwlekaj. Ja jestem pewien i wiem, że wielokrotnie tego typu słowo rozdrażnia tylko niektórych ludzi. Proszę, proszę, zwróć na to uwagę. Głęboko popatrz na swoje życie. Bo może Pan do Ciebie dzisiaj mówi. Amen.